Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Na Szlaku. Dzisiaj razem z Michałem i Januszem idziemy na wycieczkę w bardzo niepozorne miejsce. A dlaczego niepozorne? O tym się przekonacie za chwilę, więc chodźcie z nami. Znajdujemy się nieopodal drogi krajowej nr 8 między Szczytną a Polanicą. Tak zwana Borowina, gdzie znajduje się szutrowa droga i szlak prowadzący na ciekawą miejscówkę. Pewnie niejednokrotnie zastanawialiście się, dlaczego stoi tu pełno samochodów zaparkowanych. A dlaczego? To chodźcie, pokażemy Wam. Szlak, którym dzisiaj idziemy, to szlak niebieski, jak już Janusz wcześniej wspomniał. Biegnie on z Polanicy do Wambierzyc. My przejdziemy tylko kawałek jego, idziemy na Brzytwę. Obok będziemy mieli dwa nieczynne kamieniołomy. Także zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda. Pamiętacie, jak dosłownie przed sekundą Janusz mówił, że na razie nie mamy dobrej pogody, ale zaraz się to zmieni? No to zmieniło się, właśnie zaczęło padać. Także na takie wycieczki zawsze pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą kurtkę przeciwdeszczową, bo jeśli pogoda jest niepewna, może lunąć. No i właśnie lunęło, ale nic to, idziemy dalej. Droga szutrowa zmieniła nam się w bardziej leśną, ale to niczym nie przeszkadza, żeby dalej wybrać się tu z rodziną. Jest to idealna droga dla rowerzystów na przykład. Tak więc zapraszam. Jak widzicie, na tej trasie jest mnóstwo atrakcji, które można zobaczyć. Pierwsza to jest chyba domek dla nietoperzy, ale mogę się mylić. Natomiast przed nami duża naprawdę skała. Widać, że nadwina jest przygotowana dla wspinaczy. Tuż obok pierwszej skałki wykorzystywanej przez wspinaczy górskich mamy bardzo ciekawą tablicę informacyjną, która właśnie mówi o tym, że jesteśmy na szlaku skały wspinaczkowe w Nadleśnictwie Zdroje. Także jesteście tutaj, możecie zobaczyć, jakie są skałki tuż obok oraz zaplanować wycieczkę też z elementami wspinaczki. Jesteśmy właśnie przy pierwszym kamieniołomie na naszej trasie. Podejdziemy sobie teraz bliżej, bo jest tam coś ciekawego. Chodźcie. Jesteśmy właśnie pod ścianą kamieniołomu i mamy tutaj wnękę z zawiasami. Najprawdopodobniej były zamontowane tu drzwi i najprawdopodobniej pracownicy tych kamieniołomów przechowywali tutaj ładunki wybuchowe. Teraz została sama wnęka, no i wygląda niesamowicie. Jeszcze w tym padającym deszczu jest tu po prostu jak w bajce. Niebieski szlak odbija do góry, ale tam jest jakaś fajna ścieżka, więc idziemy zobaczyć, co tam jest. Właśnie minęliśmy pierwszy kamieniołom i kilka ścianek wspinaczkowych. Idziemy sobie dalej szlakiem. Przed nami jeszcze drugi kamieniołom i punkt widokowy. W internecie pisało, że punkt jest bardzo zarośnięty. Nie ma z niego widoków. Niemniej jednak warto będzie się do niego przejść.
Znajdujemy się na po niemieckim punkcie widokowym, wskazują na to właśnie schodki oraz miejsce po barierkach. Czas niestety zrobił swoje i wszystko zarosło, tak więc punkt widokowy jest tylko w nazwie punktem widokowym, bo nic nie widać, ale miejsce warte odwiedzenia. Janusz, jest wysoko, co? No, jest. To najprawdopodobniej jest jedna ze ścianek wspinaczkowych. Nawet bardzo wysoko. Jak myślisz, wszedłbyś po tym? Ja bym nie wszedł. Ale nie dzisiaj. Są klamry. To znaczy, że można się wspinać. Jest bajeczna pogoda. Szkoda tego nie wykorzystać, żeby zobaczyć, jak to wygląda z góry. Także odpalam drona i latamy. Czasem gorsza pogoda to fajniejsza wycieczka. Popadał deszcz przed chwilą, teraz świeci słońce i las jest po prostu przepiękny. Krople wody, mieniące się światło. Za takie coś kochamy góry właśnie. Znajdujemy się właśnie na punkcie Brzytwa, 587 metrów nad poziomem morza. Zwróćcie uwagę na to, że to jest skrzyżowanie szlaków niebieskiego oraz czarnego. My idziemy dalej niebieskim szlakiem na punkt widokowy Orlik, także zapraszam. Skończyły nam się już klasyczne znaczki oznaczające niebieski szlak. Teraz zostały nam tylko takie niebieskie trójkąty. A oznacza to tyle, że dochodzimy właśnie do punktu widokowego, na którym zakończy się ten szlak. No i jesteśmy. Jesteśmy na punkcie widokowym Orlik. Niestety jest dosyć mocno zarośnięte, aczkolwiek widok całkiem niezły. Zobaczcie sami. No i zakończyliśmy dzisiaj naszą wyprawę. Przeszliśmy sobie szlakiem z Borowiny na punkt widokowy Orlik przez Brzytwę. Panowie, jak tam? Się podobało? Rewelacyjny szlak, naprawdę zdecydowanie polecam. Piękne widoki, niesamowite skały. Mi się bardzo podobały krajobrazy. Mimo, że trochę zarośnięte te punkty widokowe, to naprawdę mi się podobało. Jeszcze ta pogoda zrobiła mega robotę. Weszliśmy w deszczu, doszliśmy na miejsce w słoneczku, fajnie ten mokry las świecił, także wycieczka jak najbardziej na plus. Dla mnie bomba. Tak, także kończąc, zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Subskrybujcie nasz kanał. Zobaczcie nasze konto na Instagramie. I do zobaczenia w niedzielę o godzinie 14 na kolejnym odcinku projektu Ziemia Kłodzka.